naszawyspa.com. Dzień dobry, Maciej Będkowski. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co znajduje się tutaj właśnie w takim Kemi Nivea. Od dłuższego czasu, właściwie od urodzenia, byłem nauczony, że mam się po prostu nim smarować. I to jest coś, co jest dla mnie super. Do czasu, kiedy odkryłem, że właściwie tak naprawdę to jest coś lepszego od tego, a doszedłem do tego podczas czytania tego, co jest w środku. Przeczytam Wam to. Może będę tutaj popełniał błędy, ale nie jestem specjalistą tego, co tutaj jest w środku. Ale już same składniki mówią mi, że nie bardzo chciałbym, żeby to znalazło się we mnie. Dlaczego to czytam? Dlatego, że wszystko to, co kładziemy na siebie, na swoją skórę, jak już może widzieliście w poprzednich filmikach, wszystko to przechodzi do naszego układu krwionośnego. Więc skoro nie mogę tego jeść, to czemu miałbym to kłaść na skórę? Jeżeli to położę na skórę, to i tak przesiąknie to do mojego krwiobiegu. Więc przeczytam szybciutko, co tutaj jest. Składniki: aquaparafinum, liquidum, cera mikroskrystalina, glycerin, lanolin, alkohol, parafina, pentanol, magnezium sulfatem, decyl olate, ocylodoksenanol, aluminium, sterates, citric acid, magnezium sterate, limonene, geraniol, hydroxycitronelle, linanol, citronelol, benzyn benzonate, cinnamon alcohol perfum. Świetny produkt. Był kiedyś, dopóki nie odnalazłem czegoś, co nazywa się olej kokosowy. 100% olej kokosowy, bardzo świetnie nawilża, ma wszystkie te same właściwości co krem Nivea. Gorąco polecam. Cena tego oleju 500 ml, mówimy o w tej chwili w Anglii, 2,29 w sklepie na rogu. Może nie jest to najlepszej jakości olej, pierwszy taki, który znalazłem, 100% czysty olej. Najlepszy oczywiście jest nierafinowany. Ten pierwszy lepszy z półki, 2,29. Pudełko Nivea wraz z promocyjnym małym pakowaniem 2,99. Jaka jest różnica? Jest taka, że to wszystko, co jest w środku, to właśnie przeczytałem, a to ma takie same zastosowanie, a składnik tego jest 100% Pure Coconut Oil. Dziękuję.